21 listopada wspominany jest święty Maur, biskup i męczennik. O świętym Maurze posiadamy niewiele informacji. Prawdopodobnie pochodził z Afryki, z rodziny chrześcijańskiej. W klasztorze spędził 18 lat, po czym podjął pielgrzymkę do Rzymu, a potem do Porecza na terenie dzisiejszej Chorwacji. Tam został wybrany na biskupa. W czasie prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana około roku 303 poniósł śmierć męczeńską. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Maura, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.